Rozmawiam z Henrykiem Patriarchą, głównym kustoszem programu Podążaj za Biblią. Panie Henryku, proszę powiedzieć kilka słów o zgromadzonych tu zbiorach. No przede wszystkim muszę powiedzieć, że Słowo Boże albo Pismo Święte, zwane też Biblią, odegrało największą rolę w historii naszej ziemi. Jest najbardziej poczytną księgą świata, przetłumaczoną na największą ilość języków, ale miało też interesującą historię. Najpierw chciałbym pokazać, w jaki sposób albo na jakich materiałach piśmienniczych pisane było w ogóle księgi w przeszłości. A więc do takich materiałów piśmienniczych należał na przykład kamień. Co to jest za kamień, jeśli można się zapytać? To jest replika, ale najczęściej był to bazalt albo granit. I na granicie wyryto tekst, który następnie zalewano ołowiem, aby dawał kontrast między skałą, kamieniem, a tekstem, aby łatwiej było odczytać i żeby był trwalszy. Ja rozumiem, że to jest jakaś replika czego tak właściwie? Replika kamienia z Rosety. W Egipcie, gdy Napoleon był swoimi żołnierzami tam, odkryto ten kamień, który miał trzy różne języki. Staroegipski, język ludu i język grecki. Grecki był znany, ale staroegipski już nieznany. W związku z tym francuscy uczeni zaczęli odczytywać grecki i domyślili się, że powyżej znajduje się również ten sam tekst i na tej podstawie zostało odczytane pismo staroegipskie. Ale w Mezopotamii, tam gdzie kamień nie był spotykany, zastosowano inny materiał, na przykład glinę. I ten cylinder z gliny, pisany pismem klinowym, opowiada historię Królestwa Perskiego. Pisane z wszystkich stron. Glina była najpierw dobrze uformowana, a następnie wypalana i w ten sposób przekazywana do archiwum. Tu jest coś interesującego jeszcze. To jest jeden z listów pisanych z Mezopotamii do Egiptu, ale również pismem klinowym, ale ten list miał kopertę, bowiem po pierwszym wypaleniu gliny, po naniesieniu napisu, zalewano ponownie ten list gliną i napisano adresata. I adresat, gdy otrzymał taki list, najpierw musiał rozbić kopertę i następnie odczytać treść tego listu. Rozumiem, mam pytanie względem akurat tego cylindra. Dlaczego akurat to był cylinder i do czego to w ogóle służyło, że on był właśnie w takim kształcie? Najczęściej stosowano tabliczki. Tabliczki albo zaokrąglone, albo płaskie. W okresie państwa perskiego zaczęto stosować cylindry z takiej prostej przyczyny. Królowie chcieli znać historię swego państwa, swego królestwa i mieć zwykle przed oczami. W związku z tym zastosowano formę cylindryczną, aby ten cylinder stał na jakimś widocznym miejscu, aby w każdej chwili można było na niego spojrzeć i fragment, który interesował władcę czy jakiegoś uczonego, aby można było odczytać. Rzymianie do przesyłania krótkich listów na krótkie odległości albo rozkazów wojskowych stosowali wosk jako materiał piśmienniczy. I to jest tabliczka woskowa, rylcem żelaznym. Pisano na wosku, tekst następnie zmazywano, albo pod wpływem temperatury rozgrzewał się wosk i można było na nowo przepisywać. Ale takim głównym materiałem piśmienniczym, na którym Pismo Święte było pisane i powstawało, to była skóra. I ten egzemplarz Starego Testamentu, dokładnie mówiąc II Księgi Mojżeszowej, jest napisany na skórze. Egzemplarz ten pochodził z synagogi warszawskiej i został w czasie, gdy likwidowano getto warszawskie, zabrany przez jakiegoś rzemieślnika, który chciał robić torebki. Przez całe stulecie, aż do dzisiejszego dnia, Żydzi stosują skórę w czytaniach synagogalnych jako materiał odpowiedni do ksiąg świętych. Skóra była wykonywana z cielaków albo kóz. I to był właśnie podstawa tego materiału piśmienniczego. Ja myślę, że naszych widzów zainteresuje, dlaczego akurat z takich rodzajów zwierząt były wykonywane te właśnie egzemplarze. Można robić z innych zwierząt, na przykład z konia albo ze świni, ale dla Izraelczyków były to zwierzęta nieczyste. Nie tylko dla Izraelczyków. Pismo Święte mówi, że to są zwierzęta nieczyste, w związku z tym istniał zakaz dotykania się. Ale ciekawe jest to, że chrześcijanie, którzy nie mają tych wierzeń, nie zachowali, te Biblie duże, które tam znajdują się, one są wszystkie oprawione w cielęce skóry. Bo Pismo Święte prawie do XIX wieku było oprawiane tylko w skóry cielęce albo kozie. A więc ta tradycja jak gdyby została zachowana przez wiele, wiele stuleci, również w okresie chrześcijańskim. Ale skóra też była trudna do zdobycia, dlatego próbowano innego materiału piśmienniczego, na przykład pergamin. I tutaj jest egzemplarz, jest to XVII-wieczny Nowy Testament w języku koptyjskim, pisany na pergaminie. A na przykład Hindusi stosowali inny materiał piśmienniczy na liściach palmowych. Pisali teksty, ilustracje i w ten sposób przekazywali informacje dalej. Ale wcześniej jednak innym materiałem piśmienniczym bardzo ważnym był papirus. To jest papirus jeszcze nie zapisany, wyprodukowany z łodyg papirusa i pędzelkiem nanosiło się pismo, tak jak na przykład tutaj wzór sądu Ozyrysa. I Nowy Testament był pisany również na pergaminie, na papirusie, przepraszam. I to jest kopia najstarszego fragmentu Nowego Testamentu, pochodząca z roku 125 po narodzeniu Chrystusa. Najwcześniejszy ślad w ogóle pisania Ewangelii. Były również inne próby różnych materiałów, na przykład na drzewie, ale w tamtym czasie najczęściej książka to była zwój. I tak jak na przykład tutaj, zwój Pięcioksiąg, czyli 5 ksiąg mojżeszowych, który stosowany jest w czytaniach w synagogach żydowskich, lub ta mała kopia czytana była w domu. Chłopcy przygotowujący się do wprowadzenia do kościoła czytali. I zgodnie z tradycją żydowską tekstu nie wolno było dotknąć. Można było tylko te uchwyty rączek wziąć. Nie wiadomo, dlaczego nie wolno było dotykać? Po prostu tekst Pięcioksięgu był tak święty, że gdyby dotknął ktoś palcem, to ten zwój nie nadawałby się więcej do celów sakralnych. I w związku z tym zastosowano inny sposób, taką rączkę, która w języku hebrajskim nazywała się jad. Tu jest taki palec wskazujący i ten prowadzący nabożeństwo lektorowi wskazywał miejsce, w którym miał zacząć czytać. A język hebrajski ma to do siebie, że rozpoczyna się czytanie i pisanie od strony prawej do lewej. I w ten sposób wskazywano tekst, nie profanując Księgi Świętej. Pismo Święte było pisane w 3 językach. Stary Testament w większości w języku hebrajskim, fragmenty w języku aramejskim. Natomiast Nowy Testament napisany został po grecku. Towarzystwa biblijne próbują przetłumaczyć Pismo Święte na różne języki. Między innymi tutaj jest książka, w której znajdują się ponad 800 tłumaczeń Pisma Świętego na różne języki i wśród nich znajduje się również tłumaczenia polskie. Ale język grecki, hebrajski stawał się językiem w zasadzie martwym, nieużywanym na co dzień. Również materiały piśmiennicze nie nadawały się specjalnie do masowej produkcji. Również przepisywanie tekstu było bardzo uciążliwe, stąd też Jan Gutenberg wpadł na pomysł i wyprodukował pierwsze czcionki ruchome i w ciągu 3-letniej pracy w latach 1452-1455 wydrukował 200 egzemplarzy Pisma Świętego. I do dzisiejszego dnia ten druk uchodzi za najpiękniej wydaną książkę świata. Niestety zachowało się tylko do naszych czasów około 20 egzemplarzy i kilka egzemplarzy części. To było w jakimś języku oryginalnym? Czy to była łacina na przykład? W owym czasie językiem tym urzędowym, językiem kościelnym była łacina i ta Biblia została w języku łacińskim napisana. Dlatego też powstało zapotrzebowanie nowych tłumaczeń, ponieważ łaciną posługiwali się tylko teolodzy. Był to język sakralny w kościele, no i uczeni. Ale dla ludu były to już języki niezrozumiałe. Stąd też Marcin Luter, reformator niemiecki, postanowił przetłumaczyć całe Pismo Święte w języku, którym ludzie posługiwali się. To znaczy na języki narodowe już próbowano wcześniej przetłumaczyć Pismo Święte, na przykład w XIV wieku psalmy lub fragmenty psalmów na język polski, ale cała Biblia po raz pierwszy przetłumaczona została na język niemiecki i pięknie wydana, z ilustracjami. Jest to kopia pierwszego całościowego wydania Pisma Świętego. Czy ona była od razu w kolorze też? Tak, od razu, bo to są miedzioryty i drukowana w kolorze. Dlatego te 200 egzemplarzy trzeba było drukować przez 3 lata, ponieważ była to mozolna praca. Ja przekonałem się, że była to mozolna praca. W Muzeum Biblii w Stuttgarcie, w Towarzystwie Biblijnym w Stuttgarcie, istnieje kopia, replika prasy Gutenberga i od czasu do czasu istnieje możliwość dokonania wydruku na tej prasie. Ja miałem możliwość wydrukowania sobie Psalmu 23, ale muszę powiedzieć, była to ciężka praca. Rozumiem, dlaczego potrzebował Gutenberg aż 3 lat, aby wydać tą Biblię. Czy ja rozumiem, że to było składane ręcznie? Tak, wszystko składane ręcznie. Ale Pismo Święte i wszystkie księgi w tamtym czasach miały olbrzymie formaty. Na przykład tutaj widać kilka formatów. Ta ostatnia z tym dużym krzyżem waży 10 kg, a więc nie była to łatwa do noszenia czy posługiwania się nim. Z drugiej strony Pismo Święte było bardzo drogie, ponieważ w tamtym czasie uważano, że Pismo Święte jako Księga Święta trzeba ją szanować. Stąd też miały okucia, najczęściej z brązu wykonane, również zamknięcie, które chroniło Pismo Święte przed zanieczyszczeniami. I to jest replika bardzo znanego Nowego Testamentu z pięknymi miedziorytami. No nie wszyscy traktowali Pismo Święte jako Słowo Boże. To na przykład grubą, starą książkę uratowałem przed zniszczeniem z kosza na makulaturę. Również tamte dwie, które tam z tyłu znajdują się, uratowałem przed zniszczeniem, bo ktoś wyrzucił to na śmietnik, bo było już niepotrzebne. Ale tu jest coś interesującego. Ten egzemplarz Pisma Świętego różni się od tych pozostałych dużych formatów swoją wielkością, ponieważ zaistniało zapotrzebowanie w XVIII wieku na małe Biblie dla tych, którzy udają się w drogę, a chcą Pismo Święte dalej czytać. I dla nich też pomyślano, żeby zrobić taką kieszonkową Biblię albo Biblię podróżną. I to jest taki pierwszy egzemplarz tej próby stworzenia Biblii kieszonkowej albo Biblii podręcznej. To był taki pierwszy w ogóle egzemplarz w historii. Pierwszy egzemplarz w jakim języku? Ten jest akurat w języku niemieckim, ponieważ Pismo Święte najczęściej drukowane było w języku niemieckim, najczęściej rozpowszechniane. Ale to był nie tylko jedyny język, w którym Pismo Święte było drukowane, ponieważ już w okresie XVI wieku zaistniało zapotrzebowanie również na tłumaczenia Biblii na język polski. Jest to jedna strona oryginalnego przekładu Pisma Świętego na język polski dokonany przez księdza Jakuba Wujka w 1599 roku. Jak to się stało, że akurat ten egzemplarz trafił w pana ręce? Po prostu jeden z naukowców z Krakowa, który po wojnie zajmował się odzyskiwaniem tych książek z bibliotek niemieckich na terenach, na których przedtem mieszkali Niemcy. No i on znalazł takie fragmenty starej Biblii Jakuba Wujka i zabrał go do domu i między innymi jedna z stron uchowała się jeszcze i dzięki temu otrzymałem jako prezent. Tu jest bardzo interesujący egzemplarz. On ma historię, taką tragiczną historię, która jest jakąś taką ilustracją tragedii w ogóle narodu polskiego. Jest to Stary Testament pisany w języku hebrajskim, pochodzący, własnością był jednego z rabinów warszawskich, a zabrany po likwidacji getta warszawskiego. Otóż SS-mani nakazali jednemu z rabinów wziąć kilka książek do ręki, trzymać na piersi i strzelali do niego. I tutaj właśnie znajdują się ślady postrzałów, a na okładce ślady krwi tego, który zginął. Ale Pismo Święte w języku polskim również odegrało bardzo ważną i znamienną rolę, szczególnie w kulturze polskiej. Na przykład Jan Kochanowski, jeden z największych poetów polskich, przetłumaczył księgę czy psałterz Dawida i to jest jedno z takich współczesnych wydań. Kompozytor XVI-wieczny Mikołaj Gomułka skomponował melodię do psalmów Kochanowskiego. A tutaj ten mały egzemplarz jest bardzo interesujący, bo wydany został w Paryżu przez syna Adama Mickiewicza. I tutaj jest to, we wstępie zaznaczył, że na cześć swego ojca wydaje psalmy Kochanowskiego. Ale Pismo Święte w języku polskim było po przekładzie księdza Jakuba Wujka tłumaczona również przez protestantów. Na przykład tam z tyłu jest replika Biblii brzeskiej, jednej z cenniejszych pozycji. Później tłumaczona była w Gdańsku, tak zwana Biblia Gdańska, wielokrotnie później drukowana. Ten egzemplarz to największa i najcięższa Biblia napisana i wydrukowana w języku polskim. W sumie 2 tomy ważą 15 kg. Innym egzemplarzem, który ma również historię, bardzo ważną dla mnie, jest ten egzemplarz Biblii Gdańskiej, wydanej w Brzegu w 1768 roku. Pewna pani próbowała mnie przekonać, że ma egzemplarz Biblii wydrukowany w 1268 roku. Gdy próbowała mnie przekonać, że Gutenberg dokonał druku Biblii co najmniej 200 lat później, była tak przekonana o prawdziwości swoich słów, że powiedziała, jeżeli nie jest to z 1268 roku, ten egzemplarz Pisma Świętego stanie się moją własnością. Zaprowadziła mnie do swego domu, pokazała ten egzemplarz. Ja jej pokazałem te łacińskie cyfry, ponieważ u dołu jest zaznaczony rok wydania metodą rzymską. I przekonałem ją, że ona nie wydane w 1200, a 1768 roku. To jest pisany gotyckimi czcionkami, ale tu widać, ten egzemplarz był czytanym egzemplarzem. Wielokrotnie czytanym. I stąd też ta Biblia stała się moją własnością. Innym takim egzemplarzem, który będzie bardzo interesujący, ma jakąś historię, to egzemplarz fragmentu Starego Testamentu, dokładnie mówiąc Pięcioksięgu Mojżesza, który tłumaczył żydowski rabin Izaak Cilkow. Był to, mówiąc tak nawiasowo, pierwszy rabin żydowski w XIX wieku i później początek XX wieku, który rozpoczął głoszenie kazań w synagodze w języku polskim. I ten egzemplarz był nie tylko tłumaczony przez niego, ale był również jego własnością. Ciekawostką jest również inny egzemplarz tłumaczenia Pisma Świętego, dokładnie mówiąc Księgi Joba, wierszowany przekład dokonany przez katolickiego księdza, ale z dedykacją. Nie tylko jest tłumaczem, ale podarował tą książkę komuś. Pielgrzymi do Ziemi Świętej, którzy pojawili się już tak w dużej ilości w XIX wieku, zaczęli wynosić z Ziemi Świętej wszystkie kamienie, cegły, różne zabytki, ponieważ chcieli mieć pamiątkę z Ziemi Świętej, szczególnie z tych miejsc, które związane było z życiem Jezusa. Dla potrzeb więc tych pątników zaproponowano im inne rozwiązanie, ponieważ obawiano się, że wszystkie starożytności w Ziemi Świętej zostaną zabrane. I stąd też wyprodukowano na początku, pod koniec XIX wieku i później XX wieku taką książeczkę, która zawiera kwiaty i roślinności Ziemi Świętej. I w tej książeczce znajdowały się ilustracje z tych najważniejszych świętych miejsc i roślinność, która rosła w pobliżu. W ten sposób mieli pamiątkę i miejsca, gdzie byli, jak również czegoś, co tam rosło. Przez 3 stulecia prawie zawsze drukowano tylko albo przedruki Biblii Gdańskiej, albo przedruki Biblii Jakuba Wujka. To były wydania na przykład gazetowe, wydania luksusowe, wydania polsko-łacińskie, albo wydania w różnych miejscach, w różnych miastach. Na przykład ewangelickie wydania Biblii Gdańskiej było w Berlinie, w Hale, w Królewcu, w Toruniu, w Brzegu. Na przykład ten stary egzemplarz właśnie wydrukowany był w Brzegu. Poprzez 3 stulecia nie ukazywały się żadne nowe tłumaczenia. Dopiero pod koniec XIX wieku, a szczególnie na początku XX wieku, pojawiło się zapotrzebowanie na nowe tłumaczenia, ponieważ język polski rozwijał się. Natomiast Pismo Święte przedrukowywane było w tym samym języku, jakim mówiono w XVI wieku. I tutaj na tym stoliku teraz są próby dostosowania języka Jakuba Wujka, czyli XVI-wiecznego języka polskiego, do potrzeb współczesnego czytelnika. Szczególnie tutaj te większe to są XIX wiek, koniec XIX wieku, tutaj te mniejsze, początek XX wieku, ale to było na początku próby dostosowania języka Wujka do współczesności. Dopiero w XX wieku, szczególnie po II wojnie światowej, zaczęto tłumaczyć na nowo. Jednym z takich tłumaczy był ksiądz Dąbrowski, który wydał w 1948 roku pierwsze tłumaczenie Nowego Testamentu, ale tłumaczył jeszcze z Wulgaty, czyli z łaciny. A łacina, czyli Wulgata, jest tłumaczeniem z hebrajskiego i greckiego dokonanym w IV wieku po Chrystusie. Dopiero po Soborze II Watykańskim zaczęto masowo tłumaczyć Pismo Święte. I te Biblie, które tam znajdują się, to są współczesne. Najbardziej znanym tłumaczeniem z tego okresu posoborowym jest tak zwana Biblia Tysiąclecia. Prawie we wszystkich domach znajduje się. Szkoda tylko, że nie zawsze jest czytana. Ale Biblią interesowali się również artyści. Stąd też malowali oni różne sceny związane z tekstem biblijnym Starego i Nowego Testamentu. Stąd też wydana została książeczka Biblia w malarstwie, która pokazuje różne sceny związane z Pismem Świętym. Ten egzemplarz Nowego Testamentu pochodzi z obozu jenieckiego, w którym internowani byli polscy żołnierze Września. I prawdopodobnie jeden z tych żołnierzy, który po wyzwoleniu opuszczał jeniecki obóz, wziął z sobą ten egzemplarz Pisma Świętego do domu na pamiątkę, albo po prostu czytał tam często, aby nie zatracić tego kontaktu ze Słowem Bożym. Również dla dzieci wydawane było Pismo Święte. Takie komiksowe wydanie Nowego Testamentu i Dziejów Apostolskich. Bardzo współczesne tłumaczenia różnego rodzaju. Polskim tłumaczeniem, który ma dużą wartość, to tłumaczenia dokonane przez Czesława Miłosza, albo kolorowo ilustrowane wydanie w Paryżu. Interesującym egzemplarzem jest również ten zeszycik. To nie jest Biblia. Jeden z ludzi za hasła przed Sowietami dostał się do więzienia. I w więziennej bibliotece znalazł psalmy Dawida w przekładzie Kochanowskiego, ale mógł trzymać tylko 2 tygodnie. W związku z tym nie przetłumaczył, tylko przepisał te psalmy do zeszytu, aby później, gdy zabiorą mu ten Nowy Testament, mógł dalej czytać, mieć kontakt z Pismem Świętym. Tutaj zgromadzono te najmniejsze Biblie, jakie zostały wydane. Proszę powiedzieć kilka słów na temat tych egzemplarzy. Pismo Święte było również drukowane w miniaturze. Tu jest egzemplarz miniaturowy Nowego Testamentu w języku angielskim. Jest to raczej tak do zabawy niż do czytania, ponieważ potrzebne byłoby olbrzymie powiększenie, aby odczytać ten tekst. Również pojawiło się takie miniaturowe wydania w języku niemieckim, na przykład Pierwsza Księga Mojżeszowa, również miniaturowe wydanie z tekstem. Jeśli ktoś ma dobre oczy, może odczytać, ale lepiej jest z lupą. Biblia była również nagrywana na komputerze. Tu są miniaturowe nagrania. Tam jest egzemplarz całej Biblii na płycie. Tu natomiast znajduje się kilka egzemplarzy, które są tylko ciekawostką, ponieważ Amerykanie wymyślili jeszcze coś innego. Pismo Święte dla lalek. Po prostu dzieci, bawiąc się z lalkami, otrzymywały taką Biblię, aby lalki nauczyć czytać. To jest tylko miniaturka, to natomiast można było lalce odczytać tekst i nauczyć ją tekstów biblijnych. I w ten sposób dzieci, w przekonaniu Amerykanów, łatwiej oswajały się z tekstem biblijnym, bo uczyły się same, później mówiły o tym lalkom. Tu natomiast są 2 egzemplarze bardzo interesujące. Tu jest całe Pismo Święte w języku angielskim na formacie 5 cm na 5 cm. To jest mikrofilm, tak? Mikrofilm, który można tylko czytnikiem odczytać. Jest to najmniejsza Biblia świata, całości. Ale istnieje również jeszcze jeden egzemplarz Pisma Świętego, rzeczywiście miniaturowy, o wymiarach 5 mm na 5 mm na 3 mm. I ten egzemplarz zawiera modlitwę Ojcze Nasz w 8 językach. Chciałbym pokazać to całkowicie z bliska. Tak wygląda ten egzemplarz, który mieści się na paznokciu albo 4 egzemplarzy na paznokciu i zawiera miniaturowy tekst modlitwy Ojcze Nasz. Ja chciałbym to otworzyć w właściwym miejscu. Egzemplarz ten został wydrukowany w Muzeum Gutenberga na pamiątkę wydania Biblii Gutenberga i zastanawiano się, jaką książkę wydać w najmniejszym formacie drukowanym. I propozycja padła na Pismo Święte. Było to pierwsze wydanie, pierwsza książka to była Biblia i najmniejsza książka świata to też Pismo Święte. Czy te egzemplarze nie są czasami dosyć trudno dostępne w tej chwili? Niektóre bardzo, ponieważ ta miniaturowa Biblia nieraz pojawia się na eBayu, ale rzadko. Natomiast ta miniaturka jest niemożliwa do osiągnięcia, do dostania. Są to wybrane teksty Pisma Świętego, które kapelan wojskowy, posługiwał się, pocieszając umierających więźniów. Ile lat ma ta Biblia? Kiedy wydrukowana, nie wiem, ale jeżeli w I wojnie światowej były te teksty używane do niesienia pociechy umierającym, to znaczy, że około 100 lat. Czy one były dawane w postaci karteczek, czy je czytano? Czytano. Nie były dawane, ponieważ żołnierz umierający raczej już nie miał ani siły, ani chęci. Po prostu kapelan odczytywał mu tekst, pasujący tekst do jego sytuacji, albo wybrany tekst, a były to teksty, które niosły pociechę. To tekst nie jest zszywany jakoś, to są pojedyncze kartki. Są luźne kartki, każdy tekst może być oddzielnie odczytywany, każdy żołnierz mógł sobie ewentualnie wybrać, jeśli miał jeszcze tyle siły, albo też powiedzieć, proszę mi przeczytać jakiś pocieszający tekst. Ale Pismo Święte to nie tylko historia, również i współczesność. Myślę, że nie tylko warto popatrzeć na historyczne egzemplarze Pisma Świętego, ale pomyśleć o tym, że Pismo Święte to list Boga skierowany do nas. A jeżeli to list od najdroższej osoby, to taki list czytamy chętnie. Czytajmy więc Pismo Święte.